Dobrze, w takim razie witam was bardzo serdecznie. Ja jestem CTSG Zenomy Sesu. I witam was również, jestem Esu. I zaczynamy kolejny odcinek Borderlands 2. Tak, zapraszamy was serdecznie do oglądania. A ja chciałbym zwrócić twoją uwagę, że skrzynia znowu jest zamknięta w tym momencie, więc znowu jednak będę w stanie... Więc mam jeszcze mój klucz tak naprawdę. Będziemy mogli go wykorzystać pod koniec serii, tylko muszę go zarejestrować oczywiście. Tylko także pamiętaj, jeszcze... żeby to nie była sama końcówka serii. Tylko żeby to były na przykład ostatnie, powiedzmy, trzy krainy. Mówisz? No, żeby nie po końcu gry to załatwić, tylko troszeczkę przed. No, w sumie żeby jeszcze zdążyć z tego pokorzystać. Z drugiej strony nie zapominaj, że będziemy mieli jeszcze ten... O, DLC na pewno dużo. A właśnie, Borderlandsy zawsze mają masę DLC. No dobra. Koniec z marudzeniem o tym, co będzie kiedyś. Zobaczmy, jakie mamy misje do wykonania. Mamy teraz zaznaczony Out of Body Experience i Install AI Core. Chcemy zrobić coś innego z tych rzeczy, co mam tu dostępne, czy lecimy po kolei? Ja bym... Wiesz co, kurde, Bloodshot Ramparts. W tym Bloodshotcie wydaje mi się, że nas nie było jeszcze. Słuchaj, mamy Frost w ogóle jeden quest przygotowany dla levelu 8 postaci, więc to już jakieś mega stare coś tam się... Niemożliwe. Tak, zobacz. Cult Following Eternal Flame. To jest questik na level 8 właśnie. Ale ścierwo. Może w ogóle go ominiemy, czy... No ja bym go... Find Initiator Clayton. No ja bym go ominął, on jest w ogóle jakiś z dupy. Aczkolwiek bym go zrobił na końcu. No to wtedy już na pewno będzie miało mega sens. Dobra, słuchaj, to ja proponuję In Memoriam zrobić questa. Dobra. Ball. Kimkolwiek jest Ball, wiadomo, że będziemy musieli coś pokonać, a nie coś pozbierać. Okej. Wiesz co? Poczekaj chwilę. Znajdźmy tutaj maszynę do kupowania tych rzeczy takich na Black Market. Tak, przy użyciu Eridium czy czegoś jakoś tak, nie? Tak. Zobacz, tu się świeci w ogóle lokacja na kolor Eridium, więc mi się jakoś tak zawsze kojarzyło, że to będzie... O, no właśnie. To chyba jest to. Tak. No, właśnie wcześniej widziałem tą lokację i zwróciłem na nią uwagę ze względu właśnie na kolor, jakim... O mój Boże, jak miło. ...jakim panuje. Ale czekaj, to co to jest? My mamy wspólną kasę, więc musimy, wiesz... Nie, ty masz swoją. Ile masz? 55. A ja mam 63. Widzisz, każdy ma swoją. Oh, damn it. Assault. A powiedz mi, czy to są upgrade'y, które używa się jednorazowo do konkretnej broni, czy one przypisują się jak gdyby do postaci? One się przypisują do broni. Do broni. W zasadzie one ci zwiększają kieszeń na naboje. Odpowiednie naboje. Tak, no między innymi. Między na maksymalną ilość. Ja bardzo chcę. Kupię dwa takie, a reszta pójdzie już niestety. Primarily increases the amount of items you can bla bla bla. You can store in the bank. Nie chcę banku. Shit. Assault rifle ammo. Ja bym chciał coś do pistoletów, bo mimo wszystko najwięcej strzelam z pistoletów. No ja też, można tak powiedzieć. Pistol ammo you can carry by... O, super, bardzo mi się podoba. Wow. Ja sobie nakupiłem mega wielki plecak, ogólnie rzecz biorąc. No ja też, chyba dwa albo trzy kupiłem rozszerzenie. Ja też. No dokładnie. Ammo do SMG i... No to dobra, to pociśniemy jeszcze ze dwa w pistolet. 11,59. O kuźwa, jaki mam pistolet. Jaram się. No cieszę się twoim szczęściem. Słyszysz jakieś bzyczenie dziwne? Czy nie? Tak, tylko ja nie jestem pewien, czy ono jest u mnie, czy u ciebie. Ja też nie. Może u mnie, nie wiem. Może to mi sprzęga mikrofon. No nic, sprawdzam sobie dalej, co ja tutaj mam. Granaty. Spoczko. Ja w międzyczasie rzucę okiem, co dostałem z bara z ranków, bo mam w tym momencie 4. Wow, jak dużo. 530. Gun damage. Shield recharge delay, bardzo fajne. Tak czy inaczej... Jeszcze jedno to samo. No, co tam? Ja pobiegnę sobie posprzedawać rzeczy. O, badass ręki dostałem. Nie dostałem. Dostałeś pewnie za zakupienie kilku przedmiotów za ten... za Eridium. Oszukanie mnie. Dobra, dude, chodź, idziemy na misję. Czy coś jeszcze robisz? Robię zakupy, jak zawsze. Ojejku. Jakieś buciki fajne opatrzyłeś? Tak, z obcasem 13 cm. Excellent! Excellent! Powiedział mój bohater. 70, 50, ten, 59, o Boże.
Dobra, okay. Wszystko co bym chciał mieć, to mam. Chcesz strzelbę? Ale... Mam bardzo fajną strzelbę. Możesz pokazać, no kurde. Patrz. Jest niebieska, więc w zasadzie wygląda nieźle. Jeśli lubisz strzelby. Shotgunik w sensie? No. Kurde, wiesz co? Jest chyba troszeczkę jednak gorszy od tego, który właśnie chciałem założyć z ciekawości. A masz jakiś już weku? Mam, no to mogę w sumie, nie wiem czy ci go oddawać, bo, no mogę ci go oddać, bo ten mój jest kurde jednak fajniejszy moim zdaniem. To okay, chodź, pokażę spoko. Ci, zobaczcie jak on sobie wygląda, drop. Już idę. Dobra, ja ci go tu zostawiam. Znalazłem bardzo podniecającą tarczę. Powinniśmy zostawiać takie przeszukiwanie, kwipunku i inne pierdoły na koniec odcinka. Że jak ktoś nie chce takich rzeczy oglądać, to żeby nie musiał. A teraz już powinniśmy po prostu cisnąć prosto na questa. No ale teraz przynajmniej wiedzą, z jakim ekwipunkiem idziemy na questa. No, to podejrzewam, że... Zależy od perspektywy. Chodź się przeniesiemy, co ty na to? Tutaj chodź jeszcze. Tutaj mam ciekawostkę. No dobrze, dobrze. Tu jak się chyba tipa zjadę. Zostawi dużego... Tutaj, barmance? Niuni, to się dostaje jakąś strzelbę. No new jobs. Shame. Jak ty tipa zostawia? Aha, tu się tipy zostawia. Serio, ty jak chcesz jej zostawić? Jesteś zboczony. Ej, wysła... 6000 i tu wsadziłem i nic nie dostałem. Oddawaj! Sucz. Fuck, mam 8000! Co ty ja gadasz? Ja pierdziele, jaka wieś. To może mamy wspólną wspólę kasy, bo ja... Nie możemy, ja mam 6000 teraz. No ja mam 8, a miałem 14. A, ale to pewnie dlatego, że regularnie na amunicję wydaję, wiesz? Chce mi się płakać teraz. Dobra, idziemy gdzieś. Znalazłem jakiś audio chyba Handsome Jacka. Tak, jest całkiem sporo. On trochę taki jak Joker, nie? Zajmiesz audiolog i pieprzy do ciebie. No, jest coś w tym klimacie. Real busy mining iridium to charge that vault key I stole from your buddy Tannis, so you guys are gonna be low on my priority list for a while, so ciao. Ciao. Okej. Okay. Masz początek 15 levela. Co mówisz? Masz początek 15 levela. Jak sądzę. Tak, zgadza się. Okej, okay, to tak jak ja. No dobra. Whitley! No dobrze, to w takim razie gdzie my musimy tak naprawdę jechać, bo pewnie musimy jechać. O, to jest w tej krainie. Super. W ogóle krzyczeli na nas strasznie, że nie odróżniamy tam bandytów jakichś kosmicznych od kosmitów albo czegoś. Nie wiem, kosmiczny bandyta... Brzmi nieźle. A kosmita to kosmita bandyta to dla mnie to samo, wybaczcie. Kosmita bandyta. Dobra, no, kierujmy. Kosmiczny bandyta, kosmita bandyta, the fuck, przecież to brzmi podobnie. Dobra, tą psiarnię zostawiamy. No, oczywiście, że tak. Okej, okay, tutaj pewnie muszę gdzieś... Aha, oczywiście już źle pojechałem. Czemu? Zobacz, tu mam jakiś questik. Ty masz w ogóle Stój. Tu. Dobrze. Czy jednak wiesz, co robisz? Pewnie, że tak. Widziałeś to? Ze ściany coś wypełzło. O, fuck. No, coś tam się ruszało, coś słyszało. O, poleciały. Przyszły. Okej, okay, to jest gdzieś tu. Defeat Ball. Musimy zabić Bola. Powiem ci, że stosunkowo trudno się strzela tym gównem. Tym bardziej, że nie da się jakoś mega nisko przycelować. No dobra, mm-hmm. Oni bardzo, bardzo przyjemnie padają. Ale możesz przejeżdżać po nich, to będziesz kasę podnosił. Aha, no dobra, spoko. Tylko, że na tej mapie to pokazuje jakby ścianę, więc ja myślę, że jesteśmy w złym miejscu. A może mam rozwalić na przykład tą ścianę? Serio? No nie wiem, ja tylko zgaduję. Nie, ja strzelam, to się nie zgadza. Musi być na górze. Możesz pojechać którędykolwiek chcesz. Tak, na górze. Może wyjedziemy gdzieś w jakimś... Tak. Psioszek. Gdzie ja jestem? Nie, no to jest w ogóle z dupy. Nie to wejście. Jezu. Dlaczego jestem taki nieogarnięty? Jedziemy dalej. A sobie postrzelałem, było całkiem miło. Naprawdę nie mam nic przeciwko. Krajoznawczy wyskok. No, tym bardziej, że w tej jaskini nigdy wcześniej nie byliśmy. Jak to nie? Oczywiście, że byliśmy. Naprawdę? No! A, bo to jest ta pierwsza, którą tu przyjechaliśmy chyba w ogóle, nie? Tam, gdzie te bolimangi były.
No masz rację, coś tam jest. A czekaj. A tu teraz to nie jest jedziemy, tutaj gdzieś. Tu jest jakieś wejście. Chodź, wysiadaj, tu się nie da wejść. Aha, jeśli to jest to. To mi się podoba. To są tereny bardzo podobne do tych, w których laliśmy się z doktorem Mercy, tak? Doktor Litość, no. Doktor Litość, o psioch. No to mamy tutaj kolejnego bossa prawdopodobnie. Ciekawe co go boli. A nie, to bol. To nie jest boli. Fuck, to leci po tsunami. Ale wiesz co, już ten pierwszy gnat mam tak mega słaby. Tak? Tak mega niezdatny do niczego. Wiesz to, o, coś dropnęło fajnego. Właśnie widzę. Alfa. Dobra, to zdecydowanie jest teren, w którym powinniśmy się znajdować, bo widzę, że nie padają tak szybko. Mhm. Na parę hitów idą z takiej mojej snajper twarz nawet. Jest bol. To już jest. To jest ten dziwny człowiek. Kurde, wygląda jak mój brat bliżej. O, wow. Dobra. Ty ładnie mi dopieprzył. Że szybko sobie stąd pójdziemy, ale widzę, że jednak nie. Bo ja zaraz padnę, więc fajnie będzie, jak się wycofam. Padł? Ale skoczył, co? I z niego coś dropnęło. Granaciki Reclaim? Co to jest? Wieżyczka do kieszeni. Czekaj, co Mr. Blake pieprzy? Leave the echoes in the attached dead drop location. Aha, czy on coś tam przy sobie jednak miał? Find those echoes, tak. Killer. If Hyperion finds out I'm alive and working with the Crimson Raiders, it could be New Haven all over again. No dobra. To musimy te echo rozłożyć. Znaczy znaleźć. No. Trzy aż. Jedno już mamy gdzieś tutaj bliziutko, a to nie jest to, co tam się świeci na górze, zobacz, tam jest... Gdzie? O, jedno zrzuciłem, zajebiście. Co ty, gdzie ty znalazłeś? No to jest taka kotwica. Strzeliłem po prostu tuż nad nią. O, fajne. I spadło, mam. Dobrze, to ja wracam do samochodu. To wpadniesz po mnie po drodze, tak? Nie. Tak, pewnie tak. Zarabiście. Co? Swol? Dobra, dobra. Już taki? Okej, okay, odwróć się. Skakuj! No, no udało ci się. Zarąbiście. Dobra, już jesteśmy w miejscu tak naprawdę, po lewej stronie. Nie umiem jeździć, kuźba! Co się dzieje? Bieda. Czekaj. A wiesz co, ja się... Co jest? Co ty zrobiłeś? Co ty robisz z kołem? Nic, i tam nawet nie ma. To jest lód! A to, czekaj. To ty jedziesz? Nie, mnie nawet nie ma w aucie, co ty w ogóle gadasz. Co ty pierdzielisz? Ja nic nie ruszam. Ale mnie nie ma w aucie, to stary. Kto jest w aucie? Co się właśnie stało? Ktoś brał cię, stary. Dlaczego mnie wypaliło? Zrobi. Nie mam pojęcia. Zresztą teraz co biega? Ale żal. Słuchaj, to było dziwne. To było mega dziwne. Chodź. Dobra, pobudź się z tym stary, już nie jest. Powrotem. Ale pupa boli. No to? Nie, ja chcę się teleportnąć, o, super, fajnie. Czy ty już jeździsz sobie? Nie, ja w ogóle chodzisz, stoję tak? W nogach dwóch, tak. Już jestem bardzo blisko punktu, w którym mamy kolejne echo do zebrania. I coś tam się świeci do mnie z daleka. I w sumie jakbyś chciał przyjść, to możesz przyjść. W zasadzie to jestem w tym pierwszym punkcie, gdzie jest echo. Jak to wyglądało? To rzuć okiem na mapę, masz na pewno mnie zaznaczonego. Ty w ogóle jesteś znany w grze, nie masz dud. A weź chodź na przykład, dołącz do mnie dzisiaj czy coś. Ja na singlu jeszcze ogólnie. Właśnie, jak będziesz online na przykład na Steamie, to okay, wtedy to, kurde, wygramy razem. To zaraz będę w takim razie. Dobra, jestem. Po raz szósty spełnuję ten wehikuł. Okej. Okay, czy ja jestem z tobą? Nie. No jesteś, bo ja cię już mam tam na górze w takim... O, ty w ogóle jesteś... Okej, widzę cię. Spoko, nareszcie. Jezu, jak się stęskniłem. To aż cię przyjadę. Ty jeszcze żyjesz, ty takie małe, o Jezu. To chodź. I tu gdzieś jest echo. Pewnie w jaskini albo... Echo! Echo! Tu jest coś niwe... Jest, tu jest pipe i teraz pewnie pipe wyrzuci w górę śmieci. W śmieciach będzie...
Mam już, podniosłem. Mam drugie. Śmieć jak będzie. Idziemy stąd. Bierzesz auto? No jedź, no siedzę, no. Ty retardzie. Czemu nie wsiadłeś tu? Chodź, bo ja jestem ten. Kurna mać! Co? Cały czas skakuje do Sentry. W ogóle ogląda przez lornetkę twoją wielką walkę, swoje poświęcenie przy siadaniu do auta. No i przeskoczyłeś. Jestem już, już, już. Świetnie. Jedziemy do trzeciego. To było bekowe. Stój! Czy my musimy przejechać bez Lukni na mapę? Lukam na mapę, słuchaj. Musimy dojechać... Aha, na rury. Tak. Dobra. Przejdź przez most, bo tam się fajnie skacze na dół. To będzie proste. Słuchaj, mam skoczyć tam, gdzie była ukryta skrzynia, pamiętasz? Tak, tak. Dobrze. Czekaj, czekaj. Ostrożnie. Troszkę ci nie ufam, na przykład. Tak, tak. Wysiadaj! Widzisz, słuchaj, właśnie chyba dlatego ci powiedziałem, że troszeczkę ci wysiadłeś? Nie... Oczywiście. Nie, ty jeszcze wcześniej. Ja w locie to zrobiłem, mam lepsze nagranie. Okej, okay, to prawdopodobnie będzie w tej skrzyni. A tylko uważaj, bo tam coś po ścianach lata. Uuu, wyrzutnia. Wiesz co, spróbuję sobie ją. Okay. Później. Mamy echo, o. Trzecie. No proszę. A, to były cienie tylko tych latających szczurów. Okej, okay, to zrobiliśmy w takim razie zadanie. No to może idźmy zamiast oddać to, to idźmy do kolejnej tej. Spoko, tylko pytanie, czy przy łodziach jest ten punkt do teleportowania się, czy nie bardzo? Nie sądzę, na stówę nie. Jest coś, ale to jest checkpoint, tylko i wyłącznie. Więc... Powiem ci, kurde, że kiepsko. Oh! Jesteś autem cały czas. Dobra, spoko. Nie spoko, bo spadłem. Okej, okay, w takim razie wybierzemy sobie jakieś inne. Może na... to jest level 8. Out of body. Co powiesz na out of body? Tak mi cię leje tu jakieś ścierwo. Out of body brzmi fajnie. Bloodshot Rampart. Uuu, jaki grubas. No już, już, już. Po wszystkim. Jeszcze jeden leci. Kurde, albitu. Okej, wsiadasz? Wsiadam, wsiadam, wsiadam. Cofnij. Nie musisz. Już. Tup, 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 tup. Tyle do celu, nie? O Boże, znowu się zespołnowali. Wiesz co, nie pamiętam, którym trzeba jechać. Chyba przez ten most? Ja już patrzę na mapę w takim razie. Mamy w ogóle wyjechać stąd, z lokacji. No tak. Oczywiście, bo jedziemy do krainy, w której jeszcze nie byliśmy. Co mnie awesome. Strasznie podnieca. To jest awesome. Spoko, jedź, jedź prosto, 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 prosto. To jest właśnie ta jaskinia, w której byliśmy przed chwilą. Tak, 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 właśnie widzę na mapie. W ogóle się nie patrzę, co się dzieje u ciebie w grze. Dlaczego? Teraz w lewo, teraz w lewo. Skręcasz i jedziesz ścieżkę prosto. W lewo, w lewo, w lewo. Bo tam byś w ścianę. Ale mówię ci, ta akcja z tym lagiem, czy czymkolwiek... Zobacz sobie u ciebie na nagraniu. Myślałem, że pęknę ze śmiechu. Musiał być. To wyglądało, jakbym miał jedną oponę urwaną i jakbym robił bączki na lodzie. Cofałeś się i potem z gry przecież wywaliło i polazłeś online. Offline, przepraszam. Ja cały czas byłem offline, bo wyłączyłem, żeby mnie nie spamili. Spamili. A, widzisz. No. To może przez to jakieś masz problemy. Nie wiem. Dobra, w takim razie jak idzie teraz? Teraz oczywiście w prawo musimy przejechać i dojechać na sam koniec mapy. Dutal, my tu już byliśmy. Oczywiście, że byliśmy. To jest tylko dobrze. Przejazdem. Ach, masz rację. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, słuchaj. Fak, 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 tu jest woda. Patrz na tą mapę i się zastanawiam, co ty cholera robisz, nie? Faktycznie. Cofaj. Wrong way. Ścieżką do... No prosto, prosto, ścieżką... Aż powiem, że w lewo. Okay. Powiem, że w lewo, to w lewo. Dobra. Teraz? Nie. Teraz? Teraz? Nie. Teraz. Jezu, teraz! Nie. No, jest... Uda mi się. Fuck. Jedź ścieżką. Jednak myślę, że będzie tak bezpiecznie dla nas wszystkich. Lubię turbo. I słuchaj, słuchaj, teraz turbo. W lewo. Serio? Tędy? Tak, to jest możliwe? Masz na wprost bazę taką, nie? Czy my musimy wejść do bazy?
Tak, no my już tu jesteśmy po raz trzeci, zdaje się, więc nie powinno cię to dziwić. O Boże, znowu będzie ten koleś z tą tarczą, z tymi dziećmi. W ogóle z Lego. Ja pierdzielę, znowu ta ciota. Już mnie leją, już tarczy. Dobra, nie chodź. Już rzucam wieżyczkę, baw się dobrze sam, z sobą. Baw się dobrze sam z sobą, życzyłeś mu właśnie miłej onanizacji. No. Dziwne. Sam jesteś dziwny. Badmał. Całkiem ładnie się go teraz zabija, jak ma się już ten wyższy level. Wiesz, wieżyczka sobie lepiej radzi od nas w tej grze. Dobra, czyli znowu mogliśmy się tu po prostu przeteleportować. Tak, ale nie widziałem żadnego teleporta. Punkt teleportacji. Jesteśmy usprawiedliwieni w oczach własnych. To było głupie. Okej, okay, nieważne. Klasmod sprzedajemy, granat sprzedajemy, shielda sprzedajemy. Okej. Okay. Ile masz na tarczy jednostek pełnej? 254. Nieźle. Nie przejdziemy tutaj. Czemu nie? Spójrz na mapę, pamiętasz jak krążyliśmy i nie mogliśmy tam wejść? No, no to nie znaczy, że teraz też nam się nie uda. Co ty robisz w ogóle? Spieprzaj, spieprzaj. A ty z kimś tu walczysz? No spoko, jest okej. Okay. Bez paniczki, słuchaj. Dobra, to ja sobie szafeczki popenetruję, a ty tam możesz pozabijać panów. Wojownicze żółwie ninja. Zajebiste były. No, Eridium jest. O. Się tak właśnie zastanawiam, czy Eridium się zawsze spawnuje w tych samych szafkach. Nie, nie sądzę, ale chyba na przykład nie? Kasa w tym save'ie się spełnuje zawsze w tym save'ie. Ale to było piękne. Strzelałem do jednego. Co oni za dziwne dźwięki w ogóle wydają tu? Oni? No. Dobrze, tak się krztuszą. I chłopak starczą, zaraz mi będzie beczkę. Beczkę, 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 dobrze. I teraz dobijać. Gramy w dobijanego. Okej, spoko, no, fajnie jest. Śmierć! Kurde, ale ich tu jest, tych koksów największych. No, bruzerów jest spoko, sporo. Spoko, kurde. Coś mi... biegnie badass i biegnie kolej starczą, spierdzielam. Najgorsze, że on jest szybszy ode mnie, nie? Tak. Au, dobra, zaraz będzie po mnie. Pamiętam, że tutaj była jedna apteczka, którą pewnie zebrałeś. Nie zebrałeś, zajebiście. Pewnie, że nie. Ratuj, 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 nie jest fajnie. Tam jeszcze kolej starczą w ogóle lata. Musimy się wycofać, choć się wycofamy, będzie wszystko w porządeczku. Zobaczysz. Shit! Nantuję ci to. Nie mam tarczy i mam 122 życia tylko. Oh fuck! Ładnie przebiegłeś po tej rurze. Ciekawe czy też to zrobi, patrz. Oh, fuck us. Cwaniak, no. Lego już do końca. Kurwa, rzuć mnie tą swoją pałą wielką. No co to naprawdę? Jak się z tym czujesz? Okay. Czujesz jakbym dostał pałą, nie? Kurna. Tank mnie zbił. W sypach, kurde, jest zawsze kasa. Nie wiem, nie wiem czemu mnie to dziwi, bo pewnie nie powinno. W czym jesteście? W sklepach? W sejfach. Zawsze leży kasa. W sensie jak są te sejfy, to ich się nie da podnieść, tylko je trzeba rozwalić. No a co Fajesz. Powinno leżeć w sejfach? Kasa. No teoretycznie tak. O, słyszę dzieci. No nie chcę nawet mi się z nim bić. Dobra, wal po plecach kolesiowi. Weź go w ogóle z tyłu go. Widzisz, do ciebie przylazę. No i teraz ty. No, odwrócił się do ciebie plecami. Matko, ale go storturowaliśmy. Szkoda typa. No, kurde, by się mi apteczki przydały, powiem ci. O, dear Roland. Markus gada. Tam jeszcze jeden typek jest. Pewnie na dole. Jak na dole, to ciu z nim.
Dobra, rzućmy okiem na obręb w takim razie. Tak, 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 to prawdopodobnie można tutaj zejść. Tu można skoczyć, chodź, patrz, patrz, patrz. Już, 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 okej. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja sobie tutaj potwieram w takim razie pralki. Jak u nas z czasem? Minut 26. Myślę, dobra, że damy jeszcze radę. Tak. O, zobacz, Markus Gunbringer? Gunbringer. Co on, kurde, broń daje tym bandytom? A Gunbringer to przypadkiem nie jest nazwa tej wielkiej klasy? Nie, Gunzerker. O, faktycznie, dobra. To nieważne w takim razie. Strzelaj w dzieci. Dobra, ja muszę coś szybszego, bo oni się szybko ruszają. Rady ESO, strzelaj w dzieci. Nie dają sobie rady. Okej. Kurde, jakie szczury. Dobra, spadły na dół. Ale są chyba troszkę mocniejsze niż kiedy ostatnio. No, tak też mi się wydaje, albo my zaczynamy lanić. Ale raczej faktycznie troszeczkę mnie jadą. Ja mam tarczy 500 ileś, wiesz? Bo pamiętam, że kiedy pierwszy raz tutaj byliśmy, to nie mieliśmy najmniejszego problemu. Om nom 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 nom, usłyszałem właśnie. Om nom 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 nom. Okej. A ten nie żyje i tam jest jeszcze jeden. Tam jest na górze, nie? Za tą blachą. A faktycznie już zbiegł na dół, tak. Schowa się tutaj. Biegnie na schody i kurde, jak się będzie tak kręcił, to mu nic nie zrobię. No dobra, nieważne. Musiałem. No śmieszniejsze jest to, że oni jeszcze krzyczą po śmierci, nie? Tak, chyba. Tak, w jedynce to samo było. Dobra. I dopiero głowa gdzieś 5 metrów dalej. Tu są drzwi, przez które przejść się nie da. Biegnie tunel. Nie sądzisz, że tunel Thief powinien tutaj na przykład kraść kasę? No mógłby, nie obraziłbym się wcale. Mógłby, śmieszne. I to tak na stałe, że zabijesz... Ciekawe, i... czy znowu będą żółwie ninja. Nie, coś to było zadaniowe. Chociaż, Boże, nie wiem. Okej, okay, no co? Tu wejść, hopa. Tak? No to hopa. Tak. No i kurde. Nie, proszę, nie chcę się z nimi walczyć. Co, walczymy z nimi? Kto tam jest? No, jest. Lee biega sobie. Lee, kurde, ćwoku. Co mnie blokuje? Co mnie? A pizza? Spoko. Pizza. Dobra, to ja w takim razie wieżyczkę, będzie szybciej. Dobra, ja idę dalej jak coś. No co ty gadasz? No serio, nie chcę się z nim walczyć. No to... Bo on strasznie biega, jak ja mam go ze snajpą trafić? Strasznie biega. Ja nie lubię biegaczy. Biega. Ale to my już zgubiliśmy w tym momencie trop. My nie tędy mamy iść. Ach, wiem, dobrze, faktycznie mamy iść tam, gdzie ty idziesz. A, widzisz, znalazłem kibę. Dalej i... O kurwa, jaka snajpa. I teraz mam... gdzieś... Aha, bo jest full. Teraz gdzieś na górę i w lewo. Tak, super, idziemy. Tak, w zasadzie tak, idziemy tak, no, normalnie. No. Tu pewnie będzie sporo ich. Boże, nie wiem, nie lubię tego spawna w porterze. Wiem, że bez niego byłoby nudno, ale... No niestety, ale nawalanie tych samych przeciwników w tych samych lokacjach nie jest niczym przyjemnym, nie? No, strata czasu moim zdaniem. Dobra, jak coś to ja tam biegnę dalej. Może mnie odpuszczę, zajmą się tobą. No, tutaj to są już mocniejsi przeciwnicy, ja bym ci radził tego nie robić. Okej. Okay. A faktycznie, pamiętasz jakie problemy mieliśmy tutaj? No pewnie, przynajmniej nas tulali strasznie, musimy ich pokonać, bo nie będzie z tego nic dobrego. Okej. Okay. A czemu ten ćwok żyje? Czemu ten ćwok żyjesz? Dobrze. Nie no, najlepsze jest to, że koleś z shotgunem wali do mnie ze 100 metrów. I ma taki rozprysk. A do mnie idzie ćwok starczą. Okej, to jest dwóch na górze. Dobra. U ciebie chyba też jest dwóch na dole. Nie wiem, ja ci pomagam tutaj z dołu, do nich trafiam. Nie, w zasadzie dwóch, tu jest ich tak z 7 razem. Okej, idzie na mnie tank.
Dobra. U mnie też jest jeden duży ćwok. Spoko. Wkurzony midget biegnie. Wow, spoko, ale masz gańce fajnego. Okej, okay. I zostało 4 w całej sali. 3? Nie, 4 wciąż. Fakt, cały czas przybywają, wiesz? Jest spoko. Jestem na ostatnim piętrze, także mogę się nimi zająć, a ty tam rób dół. O, to chyba u ciebie, bo u mnie telefon jest daleko. Chyba u mnie też, no. Nie, to u mnie. Dobra, po bruserze, tam jest jeszcze 2 daleko, ja idę już do ciebie. Wyszło kolejnych 3 i to na mnie, więc nie jest za fajnie. No to tak czy siak, to już jest pora, żebym miał was na górę. Mad Mike wyszedł, wiesz? Mad Mike. Tak, proszę. Kolejny ten miniboss. Odrodził się, mimo że nie żył. No. O, fuck. Słuchaj, musisz tu przybiec. Ostro. Musisz tu przybiec. No, próbuję. Dostałem z wyrzutni, nie wiem, między oczy. Postaraj się. Czemu jesteś na górze, dude? Spróbuję zaskoczyć, czekaj. Chodź tu, zeskocz. Don't worry, I won't tell anyone. On your face, soldier. Zginę. Teraz mnie podnosi. Kurna, podnosi szybciej, szybciej. Kuźwa mać. Ale nas zjadą tutaj po prostu bezczelnie. Dobra, coś trzeba ubić w takim razie, bo inaczej... Nie wiem co. O, zjeba. No, przesraliśmy. No. Ale słuchaj, było fajnie, tylko że 3 tutaj takich mocnych wyszło. Tak. Wiesz. I tu jeszcze 2 badasy były, to nie było tak, że można zabić. Jakby jakiś mały psycho biegał, to można by go zabić. Spoko na luzaczku. Już tam biegnę. Dobra, to może teraz będziemy ich z dołu po prostu. Ale oni się wszyscy przecież nie zespawnują. Możemy tam bez problemu podejść, jak wieżyczkę rzucę, będzie wszystko w porządeczku, zobaczysz. Ale troszkę debil jestem, bo ja zrobiłem... widziałem, że leżysz koło mnie i się zastanawiałem, czy jest możliwość przywrócenia do życia gracza, który leżąc, nie? O kur... Wow, prawie do wody wpadłem. Dlaczego się nad tym zastanawiałeś? God! Dude, nie pytaj mnie, jak to się stało, nie ma najmniejszego... Wpadłeś do wody? Nie. Dasz radę? Nie wiem, próbuję, ale życie leci. No fajnie, to znowu leżę, wiesz? No co ty gadasz, no. Co tam się w ogóle dzieje? Dobra, strzelaj do typa. No, zabijemy go. Ja próbuję go zabić, jak tylko mogę. Dawaj, Majka. No ja już padłem. Błagam. Fuck you. Dałem radę, spierdolam. No to zajebiście. Kurde. Zamykam drzwi za sobą i w ogóle... Ale co nam się musiało stać, wiesz co, bo ja nawet nie zwróciłem uwagi, czy ją dostałem. Słuchaj, te rakiety nas tak zjechały. To były rakiety. Jedną rakietą rozwalił mi całą tarczę i pół życia. Też. Ja po prostu jak spojrzałem na pasek życia, to już nie miałem tarczy i miałem 3 punkty życia, nie? Boże. Które zeszły mi w dół, oczywiście równie szybko jak tarcza. Boże, co to było? No. Boże, jaki żal. Nie, ja stąd w ogóle strzelam. Nie, nikogo nie ma? No chyba dud. Co za menda w ogóle, weź. O Jezu! Już wszystko jest ok. Rozpieprze mnie to. O, jest badass na górze. Ale jest jeden tylko, nie? To mi tylko no jest widzę. Jeszcze jeden psycho zwykły. Nie, jakbyś teraz wpadł do wody, to atak śmiechu po prostu by miał. Cholera, jak mu się w tarczę strzela, to mu 5 zabiera. Tu tarczę to ma niezłą. No co, to 73 mu zabieram. To dziwne. A może to były resztki mojej elektryczności ze snajpery, które mu zabierały co jakiś czas. Kuźwa, niech on zginie w końcu. No jest twardy skurwiel, ale ja bym najpierw tego maruderka zabił. Tego małego? No, on już jest na jednego szata, jest, spoko po nim. Dobra. Udało się nareszcie. Jesus freaking Christ. No. Chodźmy stąd, ja już mam dość tego pomieszczenia, nie chcę go nigdy więcej widzieć. Ja nie chcę pistoletu, czemu w ogóle to podniósł? Ojejku, czekaj.
Dobra. Mam swojego gnaciora. W ogóle smutno mi troszkę, bo mi fajne gnaty nie wylatują. Przynajmniej w porównaniu do tego, który mam w tym momencie. W sensie, jest, że masz jakiś za dobry, tak? No mam cały czas ten jeden pistolet, który naprawdę bardzo lubię. Ma mega obrażenia i jedynym jego minusem jest to, że lecą wolno pociski. Chcesz wyrzutnię rakiet? Zadaję 1300 obrażeń. O kuźwa, niezła jest. Dobra, dude, jest checkpoint. Czy kończymy w tym momencie, czy idziemy dalej? Ile minut? 35. Ja bym skończył tutaj tyle. Dobrze, czyli cóż, czyli zostało nam troszkę jeszcze do przejścia? Spoko, mamy tak naprawdę jeszcze taki sam dystans do przejścia jak do tej pory, więc... No, ale przed nami raczej nie będzie takich sytuacji jak w tej sali. No. Jest tak strasznie dużo mocnych wrogów. Także dobrze, się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnych częściach z naszego koopa. Dokładnie. Do Borderlands 2. Na razie, hej. Pa, pa.